Cześć. Dzisiejszy poradnik jest kontynuacją poprzedniego, w którym pokazałem Wam, jak polecieć na Moona i na nim wylądować. Dzisiaj zajmiemy się odlotem z Moona i lądowaniem na karabinie. Zacznijmy nową grę. Przejdźmy do naszego lądownika, który jest na Moonie. Za pomocą Tracking Station. I klikamy na statek. Proszę bardzo. Jesteśmy. Wróćmy do naszego statku. Przyciskiem F musimy chwycić drabinki. I do góry. Teraz F, aby wejść do poda. Jesteśmy w statku. Schowamy nasze drabinki. I zobaczmy, gdzie jest Ker, w której pozycji jesteśmy ustawieni. Przodem do karabinu. Tam jest północ. Czyli my chcemy zrobić orbitę poziomą. W takim razie, jak mamy północ, musimy na któryś z tych kierunków się kierować. Albo do góry, albo w dół. Czyli na zachód albo wschód. Wybiorę sobie wschód, czyli do góry. I nasz plan polega na tym, że startujemy z powierzchni. Po 3000 metrów lecenia obalamy się od razu na górę, czyli na wschód. Chyba że się obrócę, to wtedy będzie na prawo. A pułapsa, tak myślę, 10 km wystarczy w zupełności. I robimy tak samo jak w przypadku karabinu, czyli tworzymy orbitę wokół Moona. Na orbicie opowiem już, co będziemy robić dalej. Więc SAS i startujemy, czyli Shift, przepustnica do góry. Obalamy się już teraz. Pałapsa nam się bardzo ładnie już robi, orbita. Już bardzo ładnie lecimy. No tak 20-20 km może będzie dobrze. Zatrzymajmy na chwilę. Podlecimy troszeczkę bliżej pałapsy. Chciałem na wschód, ale dobra, pomyliłem widocznie kierunki, nie szkodzi, nic się nie stało. Okej, postawiamy się na prograde i gazujemy dalej. O, jeszcze bliżej polecimy. Gazujemy dalej. O, proszę bardzo. 15 i 17. Mamy orbitę. Teraz dodajmy sobie manewr, który będzie polegał na stworzeniu orbity transferowej
Do Kerbin. Oj, oj, przesadziłem. Na Kerbin. Czyli. Gdzieś tu myślę. I w kierunku powierzchni karbinu. Żeby jak najmniej paliwa stracić. Milion kilometrów? Ojej, dużo. Maludek z góry będzie lepszy. O, pięknie. Mamy uszykowany manewr. Po jego wykonaniu, czyli 277, 280 metrów, 278 metrów na sekundę, musimy wypalić. Po jego wykonaniu uciekniemy z orbity Moona i wejdziemy na orbitę Kerbinu z Periapsą 12 km, czyli grubo poniżej wyższych warstw atmosfery, czyli praktycznie będziemy lądować po prostu. Atmosfera zatrzyma nasz statek. Dobrze, zostało nam 16 minut, więc mamy dopalanie 19 sekund. Czyli 10 sekund, 9 sekund przed czasem zaczniemy dopalać. Ach, ustawmy się jeszcze na naszą niebieską nodę. Gdzie ona jest? O, tutaj jest. Proszę bardzo. Przyspieszamy czas. Szybciej się nie da. Czekamy. Już prawie. I uwaga. Gazujemy. Już prawie. Poprawmy delikatnie. No, wystarczy. Mamy naszą periapsę w atmosferze 11 km. Jest bardzo dobrze. Pozostało tylko przyspieszyć czas. Widzimy, jak nasza prędkość spada, ponieważ wylatujemy z orbity Moona. A nóżki możemy schować klawiszem G. Coś nie działa. Coś się zacięło. No, nóżki. Co z wami? Coś tu się nie tak stało. Jakiś bug w grze. Nie można schować nóżek. A, już wiem dlaczego. Czas był przyspieszony. Jak jest czas przyspieszony, nie możemy żadnych akcji wykonać. O, bez problemu się schowało. Dobrze. Przyspieszmy dalej czas. Jesteśmy na orbicie Garbinu. I czekamy, aż wejdziemy w atmosferę. Proszę zobaczyć, jak bardzo zbliżamy się szybko do karbinu. O, i już jesteśmy w atmosferze. Możemy odłączyć. Co to jest? Kolejny bóg w grze? Czy kolejny? Pierwszy, który odkryłem. Jakieś plama światła. Nie wiem, co to jest. Odłączmy nasz statek od... Nasz pod od reszty... lądownika. Nam już niepotrzebny jest. Proszę bardzo.
Odczekajmy trochę metrów. Możemy trochę przyspieszyć, trzeba tylko uważać, bo to jest przyspieszanie fizyczne, a nie jak to działa w próżni. Włączmy nasz spadochron spacją. I za chwilę nam się otworzył. O, już się otworzył. Wyhamuje za nas naszą prędkość. Wygląda na to, że będziemy mieli lodowanie na oceanie. A byliśmy tak blisko. Już ten Moon nas tak daleko. Już prawie przy powierzchni Ziemi jesteśmy. Kerbinu, przepraszam bardzo. I oto nasz spadochron się otworzył. Można powiedzieć, że nasza misja została zakończona pomyślnie. Udało nam się wylecieć z kerbinu, dostać na orbitę Moona, wylądować na nim i z niego szczęśliwie i bezpiecznie wrócić. Ten co taki facepalm zrobił? Nie cieszy się, że do domu wrócił? I siup do oceanu. Proszę bardzo, nasza misja została zakończona. Myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko. W następnym odcinku poruszę kwestię dokowania oraz wyślemy stację jakąś małą kosmiczną i jeden moduł do niej, który właśnie będziemy dokować do niej. A potem może spróbujemy polecieć gdzieś dalej. Chyba, że macie jakieś inne pomysły dotyczące poradników, które na przykład nie wiecie, na przykład jakieś rzeczy, na przykład jak na przykład nie wiem, polecieć jakiś obiekt, czy nie wiecie jak jakaś dana rzecz działa, to piszcie w komentarzach, a postaram się coś takiego wykombinować. Dobrze. Tak więc dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.